Takiego zabiegu w zakopiańskim szpitalu nie było od blisko 20 lat. Dzięki zgodzie rodziny udało się sprawnie przeprowadzić zabieg pobrania narządów od zmarłego, które następnie w skoordynowanej akcji zespołów transplantologów z całej Polski zostały wszczepione 5 pacjentom. W Zakopanem jest nasza reporterka Klaudia Majerczyk. Klaudio, czy to oznacza, że teraz w Zakopanem będzie możliwość przeprowadzania takich zabiegów? Dokładnie tak, ponieważ szpital zatrudnia odpowiednie do tego osoby, czyli dokładnie koordynatora do spraw transplantologii, który właśnie w takich sytuacjach może współpracować z zespołami z całej Polski. Tak jak w tym przypadku, w przypadku pacjenta, 41-letniego pacjenta, u którego stwierdzono śmierć mózgu i zgody rodziny na pobranie narządów, można było uruchomić zespoły z całej Polski. Dokładnie brało w nich udział 4 zespoły. To były zespoły z Krakowa, Katowic, Zabrza, a nawet Gdańska. Tutaj no to była niesamowita akcja, która wymagała ogromnej koordynacji, bo w przypadku na przykład przeszczepu serca od momentu jego pobrania do momentu wszczepienia nie może minąć więcej niż 4 godziny. Posłuchajmy teraz zastępcy dyrektora szpitala powiatowego i właśnie koordynatora do spraw transplantologii. Chciałam podziękować najbliższej rodzinie zmarłego z tego względu, że w obliczu tak wielkiej tragedii, jaka jest śmierć 41-letniego pacjenta, najbliższa rodzina była otwarta na taką decyzję. Od początku, czyli od wytypowania takiego pacjenta, który może zostać dawcą, trzeba wysunąć prawdopodobieństwo śmierci mózgu takiego pacjenta. Czas tutaj gra olbrzymią rolę, także te narządy muszą być utrzymane w możliwie najlepszej kondycji. Już dziś wiemy, że te wszystkie narządy się przyjęły. Pomogło to uratować życie 5 pacjentom, którzy dziś już wracają do zdrowia.